Witam Was, moi drodzy, na moim kanale bardzo serdecznie. Dzisiaj prezentacja albumu. Słuchajcie, to jest album, jeden z dwóch, które powstały na jedno zamówienie. Zamówienie złożyła inna skraperka, więc słuchajcie, stres jednak ściska, ponieważ będzie to w rękach osoby, która też zajmuje się scrapbookingiem, która tworzy piękne prace, więc tym bardziej jeszcze się stresowałam tym zleceniem. Ale mam nadzieję, że albumiki się spodobają. Każdy z nich będzie osobno prezentowany. Dzisiaj będzie album mniejszy. Klientka wybrała sobie sama kolekcję, więc tym bardziej było fajnie tworzyć, bo wiem, że jest z kolekcji, które chciała sama, więc z tego się też ogromnie cieszę. Mniejszy album. Chciałam, żeby one miały coś wspólnego ze sobą, żeby takie były, było widać, że są jednak jakby z jednej rodziny albumowej, czyli że to seria dwóch albumów. Jeden jest mniejszy, drugi jest większy. Pierwszy, dzisiaj mniejszy, powstał z kolekcji Forest Dream Zoju Design. Starsza kolekcja, bardzo dobrze pewnie znacie, więc już nie będę się tu na jej temat rozwodziła. I tak, kochani, wygląda albumik numer jeden. Album oczywiście, tak jak u mnie, na papierowym, boże, na płóciennym obiciu z System Hit & Hinge, również na płótnie. Mamy 6 kart. Wielkość albumu, kochani, to jest dokładnie 22 cm na 16 okładka i 10,5 ma grzbiet. Karty są oczywiście mniejsze, jakieś 14,5 na 21, jest ich 6. Każda z kart ma tutaj taką matę na zdjęcia wsuwaną od góry. Zrobione jest kółeczko na takich podwójnych nitach, czyli one są z przodu i z tyłu ładnie wykończone. I mamy na okładce ramkę. Słuchajcie, ta rameczka jest właśnie takim wspólnym też mianownikiem, między innymi obydwu tych projektów nawiązują do siebie właśnie też okładką. Tamten drugi jest z innej kolekcji, ale to zobaczycie wkrótce. Tutaj można sobie włożyć zdjęcie. Słuchajcie, wyzwanie. Album jest przeznaczony na zdjęcia takie nietypowe, tak jak kiedyś, na czarno-białe zdjęcia i one mają takie różne rozmiary. One są małe, to nie są takie, wiecie, tradycyjne rozmiary 9x13, 10x15. One są zupełnie takie, jak wiecie, jak te stare zdjęcia były takie malutkie, więc no mam nadzieję, że się zmieszczą tutaj. Przede wszystkim jest ich bardzo dużo, więc powinny się zmieścić. Jest czarna, bawełniana, wstążeczka, tak jest albumik zamykany. Słuchajcie, ja sobie na chwileczkę najpierw tutaj, żeby się to nie przechylało. Pierwsza strona to jest ta zewnętrzna strona okładkowa, tutaj z lewej strony. Tu pokusiłam się o wodospad. Na wodospadach mieści się dużo zdjęć, więc tu idealnie na pewno się to sprawdzi. Poza tym fajny jest opór tutaj na tej sztywnej okładce. Jest taka kontynuacja wzoru, czyli jakby widzicie, że tutaj składa się to w jeden cały wzór. No i mamy mnóstwo miejsca na zdjęcia, jak są takie, wiecie, tu jedno wejdzie. Tu jest też to tym bardziej fajne, że jeżeli to będą takie małe zdjęcia, no to tu pięknie te ramki do góry, dookoła pozostaną. No i sporo jest tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Plus jeszcze tutaj miejsce, więc dużo, dużo tych zdjęć tutaj się zmieści. Ja sobie to potem będę wiązała. No i tu mamy takie tagusiowe wykończenia na nity zamykane. I jedziemy, zaczynamy od... No i tak jak już wspominałam, każda strona ma tutaj taką długą matę, która też sporo tych zdjęć tu pomieści, więc jestem ciekawa, ile tych zdjęć wejdzie. Jeszcze jest ten drugi album, bo to będą w obydwóch albumach. Pierwsza strona prawa. Mamy tu okład, mamy tu kieszonkę. Ja bardzo lubię kieszenie, bo w nich można zmieścić sporo zdjęć, można je włożyć na matach. Jest tutaj luźno, jest dużo miejsca. I mam też delikatnie tutaj, znaczy delikatnie przygotowany taguś, na którym albo sobie jakieś małe zdjęcie można wkleić, jeżeli będzie, są takie, wiecie, kiedyś były modne te takie legitymacyjne, dowodowe, nie wiem jak to nazwać, że się dawało na pamiątki. Sama w domu moim rodzinnym mam mnóstwo właśnie takich na pamiątkę i powpisywane, albo sobie coś zapisać białym penem, żelopisem. Otwieramy i jest mnóstwo miejsca na zdjęcia. Każde zamknięcie ma taki kwiatuszek, ćwiek, srebrny kwiatuszek, żeby to fajnie nawiązywało do kolekcji, bo kolekcja jest też kwiatowa, więc bardzo kwiatowa, więc wiecie, no, będzie to bardziej wszystko nawiązywało.
I mamy stronę drugą. Na drugiej stronie, słuchajcie, jest klapka. Tutaj już wszystko dekorowałam. Jest tu, wiecie, tak, że można te zdjęcia gdzieś tam wsunąć z tyłu, a można po prostu tę dekorację zakleić, więc jak już tam ktoś sobie to decyduje. Otwieramy sobie w jedną i w drugą stronę. Chciałam jak najbardziej, jak najwięcej miejsca. Tu już nie oklejałam, będą zdjęcia, żeby jak najwięcej tych zdjęć się zmieściło. Otwieramy klapkę i tu mamy, słuchajcie, książeczkę, na której można zmieścić mnóstwo, mnóstwo zdjęć tego formatu mniejszego właśnie, więc tak by wyglądało. Kolejna ze stron to jest tutaj taka bardzo wysoka kieszeń, w której znajduje się książeczka. Ja tych książeczek nigdy nie oklejam, żeby tu po prostu sobie rozplanować zdjęcia i tak jak wiecie, to uważam, że oklejanie jeszcze tych mat, od pewnego czasu po prostu tego nie robię, bo uważam, że to jest jakby dodatkowe pogrubianie jeszcze samej tej maty. Nie dość, że obciążamy album, to jeszcze powodujemy, że ten papier dodatkowo nam go pogrubia. I tu mamy taką rameczkę z oknem, którą otwieramy sobie na dziubek i tutaj również mamy miejsce na zdjęcia, zamykamy i jedziemy dalej. Kolejna ze stron jest również tutaj kieszonka. Ja bardzo lubię, tak jak już wspominałam, kieszenie, sporo zdjęć się mieści. Nie chciałam zbytnio tutaj, wiecie, zapychać jakimiś dekoracjami, ozdobami, bo wiem, że tutaj ma być bardzo dużo zdjęć, więc gdzie się dało, tutaj delikatnie jest poozdabiane, ale nie jakoś tak mocno, żeby, wiecie, było jak najwięcej miejsca na zdjęcia. Otwieramy sobie tutaj, mamy i z jednej i z drugiej strony i otwieramy również w drugą stronę i mamy i z jednej i z drugiej strony miejsca na zdjęcia. Kolejna ze stron. To jest taka tradycyjna klapka góra-dół. Tu mamy mnóstwo, mnóstwo miejsca. Słuchajcie, na tych takie podwójne zdjęcia, spokojnie dwa zdjęcia wejdą. Nie wiem, jakie to są formaty, wiecie, jak to kiedyś. No i tu jest mata na magnesy, która, przepraszam, która to blokuje. Kolejna ze stron, to są trzy kieszenie. Kieszeń wysoka bardzo. Tu jest jedna mata wsunięta, też nie oklejona. Kieszeń średnia. Tutaj już mamy taką książeczkę, którą się otwiera i tu to już w ogóle tych zdjęć sporo wejdzie. I najniższa mata na mniejszą książeczkę, która też tutaj zdrową ilość zdjęć zmieści, bo co najmniej te cztery zdjęcia tu wejdą. I teraz mamy kolejną ze stron. I tutaj to jest też rozwiązanie, które też bardzo lubię. Taka niby to koperta, a jest to po prostu klapka góra-dół, która nam tutaj chowa w środku jeszcze kieszeń, do której możemy i tu, i tu, i tu mnóstwo zdjęć zmieścić. Nawet tu na tej naszej klapce spokojnie zdjęcie będzie można sobie wsunąć. No i zamykamy na sznureczek, to zawsze takie, wiecie, bezpieczne. I całość podnosimy do góry. No i mamy tutaj mnóstwo miejsca na zdjęcia. Kolejna strona to też już jest rozwiązanie, które na pewno widzieliście nieraz w moich albumach. Bardzo też lubię książeczka, która blokuje nam matę góra-dół. Czyli tu mamy wszystko przeznaczone nam zdjęcia. Tak samo tu w tej książeczce. Wszystko jest takie, wiecie, do zdjęć. Nic, tylko wklejać fotki. Kolejna ze stron to są takie klapeczki tagowe. Czyli mamy otwierane te zdjęcia, wiecie, kiedyś, tak jak mówiłam, one już, one nie były takiej bardzo dużej wielkości, wiecie, o co mi chodzi, więc spokojnie tutaj jakieś, na pewno ze zdjęć coś wejdzie, jeżeli nie można sobie coś zanotować, jeżeli ktoś woli, a tutaj mamy dużo, dużo miejsca na zdjęcia. Kolejna ze stron, kochani, to jest znowu kieszonka, bo żal po prostu zostawić takie puste miejsce niewykorzystane. Kieszeń jest ozdobiona, tu nam wejdą maty, można poprzyklejać na nie fotki, można posuwać zdjęcia luzem. Mam też takiego tagusia na okrągło, na którym można coś zapisać, a to się nam otwiera w górę i mamy i tutaj, i tutaj. Jestem ciekawa, ile tutaj takich zdjęć wejdzie. Kolejna ze stron, już końcówka prawie, to jest taka rameczka, widzicie, dwustronna, czyli jak włoży się zdjęcie, to będzie ono widoczne z obydwu stron, po prostu wkładamy dwa zdjęcia obrócone do siebie przodem i tyłem i pięknie się tu będą prezentowały. I tagusie, bardzo duże tagi na całą stronę, w górę, w dół,
na odwrót, bo tu jest takie, wiecie, 3D, czyli mamy bardziej przestrzenne, żeby pomieściło to, co jest pod spodem. I już końcóweczka, to mamy kopertę. Koperta tradycyjna, też bardzo lubię wykorzystywać w swoich projektach takie normalne koperty, które po oklejeniu dają nam możliwość i wsunięcia sobie tutaj mat, czy jakichś, wiecie, zapisków, wspomnień, listów miłosnych, cokolwiek tam sobie zamarzymy. Więc tu jest nasza kopertka, ona jeszcze się otwiera, żeby tu zmieścić zdjęcia, tu zmieścić, więc mnóstwo, nie zawsze w albumach zależy na tym, żeby jak najwięcej tych zdjęć w nich się zmieściło. I na końcu, w związku z tym, że tak jak mówię, tych zdjęć ma wejść bardzo dużo w te dwa albumy, gdyby jednak zabrakło miejsca albo coś jeszcze się gdzieś znalazło, mamy kopertę, trochę inaczej zrobiona, w tym drugim jest na odwrót. Tu mamy kieszeń taką papierową od spodu, a foliową od góry. No ja tu włożyłam, wiecie, parę mat, ale można jeszcze dokładać w nieskończoność, bo jest 3D ta kopertka, więc ona tutaj dużo tych zdjęć mieści. Jest wykończona, są magnesiki, tu na magnesy zamykana i wykończona jest takim papierowym, tak inaczej ozdobione, delikatne kwiatuszki. No i tutaj też jest ten srebrny ćwiek. No, moi drodzy, tak by to tutaj wyglądało. Mam nadzieję, że albumik przypadnie do gustu. Wkrótce będzie prezentacja jeszcze tego drugiego, więc okej. Powiem Wam, że praca nad takim albumem, kiedy tak do końca, bo wiecie, no ja wiem, jak kiedyś takie zdjęcia właśnie były takie małe formatowo, jeżeli pamiętacie, no to ciężko mi sobie wyobrazić, jak one będą tutaj, no wiecie, montowane teraz, wklejane, bo to na pewno nie są takie formaty, jakie my mamy dzisiaj, 9x13, 10x, na odwrót sobie zawiązałam, dobra, mniejsza z tym. 9x13, 10x15 i wtedy robimy album i wiemy, ile dokładnie tych zdjęć się zmieści. No tutaj już trochę jest z tym gorzej, bo nie wiadomo, ile ich, no na pewno ich wejdzie więcej niż weszłoby takich tradycyjnych zdjęć, więc mam nadzieję, że się spodoba tutaj maty. Na matłach mnóstwo tych dodatkowych zdjęć na pewno się zmieści. Także bardzo Wam dzisiaj dziękuję, kochani, i zapraszam wkrótce na prezentację drugiego kompletowego albumu. Do tego on będzie większy, dużo większy, więc już dzisiaj Was serdecznie zapraszam, bardzo dziękuję i do następnego razu, do usłyszenia, pa, pa!